co dla Polski oznacza wojna na Ukrainie. Ponad 100 tysięcy rosyjskich żołnierzy zbiera się na granicy z Ukrainą. W telewizji rosyjskiej analizuje się atak na Ukrainę, kraje bałtyckie, a nawet Polskę. Stany Zjednoczone mobilizują 8,5 tysiąca żołnierzy oraz wysyłają broń wartą 200 milionów dolarów do Kijowa. Ja jestem Michał, a dzisiaj w Staćmie o wojnie ukraińsko-rosyjskiej i jej skutkach dla Polski. Startujemy z autorskim kursem, gdzie w 17 modułach pokażemy Ci, jak rozegrać swoje życie finansowe bez stresu i długów. Nauczymy Cię podejmować skuteczne decyzje zwiększające zarobki i majątek. Docenisz proste metody, które uchronią Ciebie od stresu i kosztownych błędów życiowych. Link do kursu Sztuka Pieniądza w opisie filmu. Sytuacja na Ukrainie. Według analiz i zdjęć satelitarnych w bliskiej odległości od granicy z Ukrainą zgromadzono od 100 do 130 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Widoczne są też tworzone korytarze transportowe, co oznacza, że nie są to zwykłe ćwiczenia, a przygotowanie pod inwazję. Cała sytuacja jest dodatkowo w mediach rosyjskich podgrzewana. Ukraińcom odbiera się odrębność kulturową, mówi się, że powinni być wchłonięci i otwarcie zachęca się do ataku i podbicia tych ziem, następnie krajów bałtyckich czy nawet Polski. Celem jest strefa wpływów niczym za Związku Radzieckiego. NATO ma się nie tylko nie rozwijać na wschód, ma się zacząć cofać. O potencjale armii natowskiej i rosyjskiej opowiem za chwilę. Jednak pamiętajmy, że tak jak Pakt Północnoatlantycki chroni członków artykułem 5, tak Ukraina do NATO nigdy nie wstąpiła. Jest to więc wielkie przeciąganie liny, gdzie ważą się losy Ukrainy. Czy trafi ona na wschód, czy zachód? Którędy zaatakuje Rosja? Od rosyjskiej inwazji na Krym i wybuchu wojny w Donbasie Ukraina mocno ucierpiała. W rok jej gospodarka skurczyła się o połowę. Jak dotkliwe straty będą tym razem? Przede wszystkim Rosja chce podbić wschodnią część kraju. Tereny te generują ponad połowę gospodarki Ukrainy. Są tam surowce i zakłady przemysłowe. Powstała w ten sposób Noworosja, miałaby 15 milionów mieszkańców i gospodarkę wielkości Bułgarii lub Luksemburga. Wszystko to przy założeniu, że tereny zbytnio nie ucierpiały. Ziemie tak powstałej Noworosji są obecnie w dużym stopniu zaludnione przez ludność rosyjską lub mówiącą w języku rosyjskim. W regionach wschodnich Ukraińcy stanowią mniej niż połowę ludności. Nie oznacza to jednak, że się poddadzą i pokornie oddadzą ziemię Rosji. Wojsko ukraińskie modernizowane jest od 2014 roku. Obecnie w rankingu Global Firepower jest na 25 miejscu, a Rosja na drugim. W dużym stopniu sprzęt Ukraińców to posowieckie maszyny, zarówno lądowe, jak i powietrzne. Z tego powodu jest konieczność wspierania jej przez Europę Zachodnią czy Stany Zjednoczone. Odpowiednie dozbrojenie oraz rozległe tereny mogą pomóc w odpieraniu Rosjan. O wiele boleśniejsze dla gospodarki ukraińskiej będzie odcięcie jej od zagłębia przemysłowego i dostępu do morza. Odebranie Ukrainie wschodnich i południowych ziem oznacza, że zostanie małym, śródlądowym państewkiem, bez większości dochodów, firm, ani pełni możliwości transportowych. Niedawno do mediów dotarła informacja, jakoby brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych dostrzegało potencjalne zainstalowanie marionetkowego rządu w Kijowie z ramienia Moskwy. Osłabienie Ukrainy wojną na wschodzie będzie kosztowne. Na podbicie i okupowanie całego jej terenu Moskwa nie ma ani ludzi, ani pieniędzy. Zwłaszcza, że Ukraińcy będą się bronić. A przez partyzantkę walki byłyby przeciągane, a rachunki dla Putina niebotyczne. O wiele lepiej i taniej mieć namiestnika, który będzie robić dokładnie co mu każemy. W momencie, gdyby tak się stało, Rosjanie de facto mają podbity cały kraj i graniczą bezpośrednio z Polską, przez tereny Ukrainy obecnej i Białorusi. Dla obecnej sytuacji są trzy możliwe scenariusze. Po pierwsze, jest szansa, że to jedynie prężenie muskułów, testowanie gwarancji amerykańskich oraz jedności NATO. Rosjanie mogą chcieć osłabić Pakt Północnoatlantycki, tworząc w nim wyrwy. Jednocześnie chcą tym zyskać większe wpływy, certyfikację Nord Stream 2, a więc finanse oraz wejść do Europy jako partner i zyskać na ich inwestycjach. Drugi wariant to wspieranie Republiki Donieckiej, Ługańskiej oraz Krymu. Rozszerzenie i połączenie tych terenów sprawiłoby, że byłyby samowystarczalne, a obecnie Moskwa musi je dotować i wspierać. A w taki sposób miałaby państwo satelickie, bufor, a jednocześnie źródło zysków. Trzeci wariant to wojna kinetyczna. Atak ze wschodu przez Donieck, z północy przez Białoruś i z południa przez Krym.
Jest to pełnoskalowa wojna kinetyczna ze wszystkimi tego następstwami. Problemem w tym wydaniu jest podbicie całego terenu Ukrainy, narażenie się na to oraz długa i żmudna walka z partyzantami. W tym wariancie Rosja traci wiarygodność, uciekają od niej inwestycje z Europy i USA, traci kontrakty, a kraje Europy zaczynają szukać innych dostawców gazu i ropy. Zatem Rosja zostaje wypchnięta ze światowego handlu i pozbawiona dochodów. Pozostają im tylko Chińczycy. Skutki dla Europy. Europejczycy odczuwają zbliżający się konflikt swoimi portfelami. Rosja naciska na Unię, by dostać certyfikację Nord Stream 2. Dzięki niemu 55 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie trafiać miałoby do Niemiec, które miałyby rolę szeryfa, rozdzielając go innym krajom. Rosyjski gaz miałby pomijać niepotrzebnych pośredników, którymi są z perspektywy Kremla Ukraina czy Polska. Przesył gazu przez ziemie ukraińskie daje im 2 do 3 miliardów dolarów rocznie. Pokazuje to marginalizowanie Europy Środkowo-Wschodniej. Unia importuje z Rosji 30% ropy i 39% gazu. Kraje jak Niemcy, które odchodzą od węgla i przy okazji atomu, chcą się oprzeć na gazie z Rosji, a zatem być coraz bardziej zależnym. Spowodować to może, że każda zima będzie okazją do przykręcenia kurka Europie i wymuszenia podwyżek. Obecny kryzys energetyczny to największy kłopot od lat 70. w Europie. W ciągu roku cena wystrzeliła o 800%. Tego nawet bogate kraje zachodniej Europy nie mogą przemilczeć. Z tego właśnie powodu w grudniu 2021 roku do Europy trafiły tankowce z LNG z USA. Skroplony gaz ziemny trafił do gazoportów europejskich, m.in. do Świnoujścia. Nie jest to oczywiście pomoc bezinteresowna. Te tankowce zawrócono z Azji, jedynie dlatego, że Europa zapłaciła więcej, a Azja ma już spore zasoby LNG. Sytuacja jest tak radykalna, że nawet krytycznie wypowiadające się o gazoportach Niemcy mówią o konieczności budowy własnego dla niezależności surowcowej. Rosja w rozmowach z USA chce pokazać dwie rzeczy. Po pierwsze, Europa nie ma nic do gadania, nawet nie jest dopuszczana do stołu negocjacyjnego. Po drugie, NATO ma się cofnąć do lat 90. W skrócie, słabość europejska, wynikająca z braku armii przy słabnących Stanach Zjednoczonych, ma być wykorzystana do odzyskania strefy wpływów z czasów Związku Radzieckiego. Reakcja krajów, takich jak Litwa czy Polska, jest łatwa do przewidzenia. Ale kraje, które dotychczas nie były w NATO, jak Szwecja czy Finlandia, mówią otwarcie, że atak na Ukrainę spowoduje, że wstąpią do NATO. Zatem długa na 1300 km granica z Rosją oraz Zatoka Fińska będzie łatwa do zablokowania przez NATO. Przejdźmy do porównania armii. Na papierze NATO jest niepokonane. W momencie pełnej mobilizacji ma 3,5 miliona żołnierzy versus niecałe 800 tysięcy rosyjskich. Ma 9800 czołgów kontra rosyjskie 2800. Ma 5800 samolotów kontra 1300 z Rosji. Po nieudanych rozmowach Putin-Biden USA przekazały Ukrainie ponad 90 ton broni wartej 200 milionów dolarów. Dodatkowo w 2021 roku Ukraina dostała 650 milionów dolarów wsparcia, zaś od 2014, czyli zajęcia Krymu, 2,7 miliarda. Amerykanie pozwolili też Litwie i Łotwie, a także Estonii, wysyłać na Ukrainę rakiety i uzbrojenie produkcji amerykańskiej. Co wojna oznacza dla Polski? Ukraina zablokowała tranzyt kolejowy na granicy z Polską. W jego efekcie polskie pociągi nie mogą trafiać do Chin, Rosji czy Kazachstanu. Jest to o tyle istotne, że dotychczas większość handlu na wschód szło przez Białoruś. Na granicy, z którą mamy problem, więc Ukraina była świetnym zastępstwem. Po drugie, takie samo ograniczenie Ukraina zastosowała dla Słowacji, Czech czy Austrii. Z tym, że po kilku dniach je zniosła, a dla nas nie. Jednak kwestie handlu to najmniejszy problem, jaki może nas czekać. Od lat polskie inwestycje i handel z Ukrainą dają nam duże korzyści. Ogółem nasza wymiana handlowa to rocznie 10 miliardów dolarów. Straci głównie polska branża metalurgiczna, gdyż importujemy dużo metali z Ukrainy. Dostałoby się także sektorowi chemicznemu i elektromaszynowemu, które sprzedają swoje towary na wschód.
Polska straciłaby dostawy surowców, a importujemy z Rosji 75% węgla oraz 55% gazu. Musimy myśleć o dywersyfikacji. I tutaj zbawieniem wydaje się gazoport, czyli dostawy z USA, oraz Baltic Pipe, który nam zapewni 1/3 naszego zapotrzebowania na gaz. Problemem byłoby też utracenie naturalnej strefy wpływów Polski. Nie jesteśmy i w najbliższej przyszłości nie będziemy mocarstwem, ale kapitałem możemy wchodzić w nasz region. Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Białorusi czy Ukrainy. Jest to naturalne rozlewanie się polskiego kapitału i firm. Zwłaszcza, że na wschodzie łatwiej byłoby naszym firmom inwestować, bo polskie firmy są bardziej konkurencyjne od ukraińskich czy białoruskich. Z niemieckimi firmami na niemieckim rynku bije się o wiele trudniej. W momencie, kiedy Ukraina jest satelitą Rosji, nasze aktywności są mocno ograniczone. Gospodarczo nie ucierpielibyśmy jakoś strasznie. Ukraina to jedynie 2% naszego eksportu i 1% importu. W przypadku najgorszego, czyli podbicia całej Ukrainy, okaże się, że Polska jest krajem frontowym Unii Europejskiej, NATO i graniczy od wschodu i północy z terenami, gdzie swobodnie mogą gromadzić się wojska rosyjskie. Nasza armia jest 23. najsilniejszą na świecie. Co prawda armia polska przechodzi mocną modernizację, jednak zakup 32 myśliwców F-35 za niecałe 5 miliardów dolarów czy 250 czołgów Abrams za 5,5 miliarda nie rozwiązuje naszego problemu. To piękne maszyny, które łatwo jednak będzie zniszczyć, zwłaszcza F-35. Słowem, drogie i nowoczesne zabawki, które fajnie mieć, ale można zamienić na mniejsze i tańsze, ale większe ilości. Mowa zwłaszcza o obronie rakietowej i dronach, których nie mamy. One pozwoliłyby zabezpieczyć przestrzeń powietrzną i teren przygraniczny. W razie agresji Rosji, nasze lotnictwo i tak byłoby pewnie przebazowane na RFN. Trzeba pamiętać, że modernizacja Rosjan nie ma na celu pokonania armii chińskiej czy amerykańskiej. Ma ona pokonać najsilniejszy kraj wschodniej Europy, czyli Polskę. Nie dziwmy się też wojnie informacyjnej. Wszelkie informacje w rosyjskich mediach, gdzie mówi się o podboju Polski, to nie jest plan. To teatr, który ma nas nastraszyć. To sygnał: Polacy, nie pomagajcie Ukraińcom, bo wam też się dostanie. Polska powinna własnymi siłami hakerskimi pokazywać Rosji możliwości bojowe, a przez to ich odstraszać. No i migracja. W razie wojny wiele z 44 milionów mieszkańców Ukrainy może uciekać do Polski, szukając schronienia. Obecnie jest ich u nas 718 tysięcy. Jeżeli konflikt wybuchnie, to zdaniem MSWiA 1 000 000 uchodźców przyjedzie do Polski. Paradoksalnie ten element mógłby polskiej gospodarce pomóc. Średnia z ostatnich miesięcy to 300 tysięcy ofert pracy. Zakładając, że wiele firm świadomie ogranicza swój rozwój przez brak rąk do pracy, to potencjalnie byśmy wchłonęli tych Ukraińców i byłby to solidny impuls do rozwoju. Po co Rosja to robi? Można by sobie zadać pytanie, po co Kreml to wszystko robi? Czy to blef? Czy chęć tupnięcia nogą, czy próba uzyskania lepszego traktowania i zachodnich inwestycji? Wiele z tych pytań wyjaśniliśmy szczegółowo w odcinku o strategii i celach Rosji. Przede wszystkim Rosja ma wielką armię. I to jest jej siła. Hard power. Można nią straszyć, naciskać i wymuszać. Po drugie, uznaje kraje Europy Wschodniej za swoje naturalne strefy wpływów. Podobnie jak Kazachstan czy Gruzję. To też każda próba rozszerzenia NATO czy Unii w tamtym kierunku skutkować będzie wojną i destabilizacją. Rosjanie na myśl o wejściu Ukrainy do NATO myślą podobnie jak my o przyłączeniu Śląska do Niemiec. Jest to dla nich niedopuszczalne. Trzeci element to surowce. Europa oraz Chiny to najwięksi klienci rosyjskich potentatów surowcowych. Oficjalnie planują w najbliższych dekadach odchodzenie od węgla, ropy i gazu. Oznacza to, że źródełko finansowania wyschnie, a Rosja nie ma innowacyjnych firm IT, farmaceutycznych, motoryzacyjnych, a przynajmniej nie na tyle dużo, by utrzymać status mocarstwa. Dla nich jest to ostatni moment, by wymusić siłą dostęp do ziemi, specjalistów i kapitału. Niezależnie czy napięcie na granicy ukraińskiej przerodzi się w wojnę czy nie, Rosja już na tym zarabia. Tylko od początku roku ceny ropy wzrosły o 12%. W razie ataku wzrosłyby o kolejne 10%. W 2021 roku horrendalnie wysokie ceny gazu dla Europy dały im zarobek 119 miliardów dolarów. To połowę więcej niż zakładano. Zaognianie i szantażowanie ceną daje im środki na dalsze dozbrajanie i tak koło się zamyka. Dodatkowo ostre sankcje są kłopotliwe dla Europy.
Mamy małe zapasy gazu i ropy, a Rosja to dość duży jej producent. Rosji zależy na lokalnym konflikcie. Dlatego może straszyć, ale nie zaatakuje NATO, bo to spowoduje aktywację artykułu 5, ingerencję innych większych krajów, w tym tych z bronią jądrową. Może nie poderwą się wszyscy, ale część na pewno. Dzięki wielkie za obejrzenie do końca. Czy uważasz, że sytuacja z Rosją przyspieszy integrację Ukrainy z Zachodem, czy też Ukraina się rozpadnie? Sekcja komentarzy jest dla Was do dyspozycji. A jeżeli masz 20 lat i chcesz pokonać złe nawyki oraz dowiedzieć się, jak zarządzać finansami, dołącz do naszego kursu Sztuka Pieniądza. Linki w opisie. Ja jestem Michał, oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie i wspierajcie nas na Patronite. Cześć!